Jestem żoną. Jestem mamą. Jestem siostrą. Jestem córką. Wszyscy żyjemy w rodzinach. Wszyscy tworzymy rodziny. Dlatego zapraszamy Was dzisiaj do nietypowego programu. Dookoła rodziny. To nowy program w telewizji EWTN. Będziemy w nim proponować. Będziemy przepytywać. Będziemy z Wami rozmawiać na tematy łatwe i trudne. Będziemy inspirować. Ale przede wszystkim chcemy z Wami być. Chcemy zaprzyjaźnić się z Waszymi rodzinami. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Dookoła rodziny. Drodzy Państwo, okazją do dzisiejszych spotkań i rozmów w naszym studio Dookoła Rodziny jest Dzień Ojca, który świętujemy 23 czerwca. A w naszym studiu pan Paweł Sieciński, tata dwóch córek i dwóch synów. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panie, witam Państwa. Panie Pawle, chciałam zapytać o ojcostwo. Jak ono się zmieniało u Pana na przestrzeni lat? Ponieważ wiemy, tutaj z naszego researchu redaktorskiego, że ma Pan już ponad 20-letnie doświadczenie. Najstarsza córka urodziła się w 2000 roku i z nią mam takie najczulsze wspomnienie związane z dziećmi. Mianowicie żona kiedyś mi zrobiła zdjęcie, gdzie moja córka mieści mi się tutaj. O, tu jest maluszek. Maluszek. Teraz to jest dorosła panna, która studiuje na poważnych studiach, poważne sprawy rozwiązuje i to jest takie najfajniejsze wspomnienie z tego czasu, kiedy była mała. I przez ten czas, przez te 22 lata, to moje ojcostwo się zmieniało. A jak to ojcostwo dzisiaj wygląda? Całkiem inne problemy, że tak powiem, trzeba pomagać rozwiązywać, bo przedtem to było tak, że wszystko zależało od nas. Tak, wszystko myśmy pokazywali, jak ma robić. Natomiast teraz trzeba odebrać telefon i wysłuchać tego momentami łamiącego się głosu w telefonie dorosłego dziecka, któremu trzeba pomóc. Też trzeba pomóc, tylko trzeba znaleźć w sobie tą, wyciszyć się, żeby potrafić to swoje doświadczenie życiowe przełożyć na problem, z którym dzwoni dziecko. No mówimy tutaj o trudnościach. Właśnie skąd czerpać siły do tego, aby wspierać dzieci, aby też dawać im taką swoją uwagę, miłość, energię? Przede wszystkim z rodziny, z miłości w rodzinie. Bo to jest podstawa. Miłość między małżonkami, między mamą i tatą. To jest podstawa tego, żeby znajdować siłę do pomagania dzieciom, do wychowywania tych dzieci. O tak oczywistej sprawie jak Bóg i wiara, w której wychowujemy nasze dzieci, no nie wspominam, bo one są oczywiste. Tak? Co z tymi, którzy nas otaczają, z bliskimi, z przyjaciółmi, z naszymi dziadkami. Bliskimi ze wspólnoty, ale też z dziadkami właśnie, którzy mogą mieć zupełnie inne spojrzenie na pewne kwestie? Dziadkowie to jest jakby taka druga linia wsparcia, bym powiedział. Dla rodziców, tak. Używając współczesnej terminologii. Jeżeli mamy z czymś problem, no to wiadomo, to się dzwoni do rodziców, do teściów, podpowiedzcie, tak? Może czasem nie nazywając wprost problemu, z którym się borykamy, ale no, my potrafimy sobie tam tak zamacherować, żeby wydobyć tą wiedzę. To nie zawsze będzie przełożenie wprost tego, co nasi rodzice, dziadkowie podpowiedzą, tak? Ale może jakaś jedno słowo stanie się takim triggerem, który wywoła w nas pewną reakcję. Aha, dobra, możemy to w ten sposób zrobić. Czasem dobre jest też to, co tutaj padło, mianowicie przyjaciele, znajomi, wspólnota, czyli ludzie, z którymi nie jesteśmy związani emocjonalnie, ale którzy mają takie same problemy, tak? No bo żyjemy w tym samym świecie, mamy w podobnym wieku dzieci. Podobne etapy przerabiamy. Nastolatka. Hormony w dzieciach są dokładnie takie same we wszystkich. Nie da się, tak? Nie da się tego ominąć. W związku z tym oni też potrafią podpowiedzieć, swoim doświadczeniem się podzielić, co może no, gdzieś tam wpłynąć. Też włączyć jakiś taki przełącznik. Aha, dobra, to ja mogę to zrobić w ten sposób. Okej, damy radę. Chciałam troszkę przełamać temat i zapytać na przykład, co najbardziej szalonego zrobił Pan ze swoimi dziećmi?
Było takie szaleństwo w ostatnim czasie, mianowicie stwierdziliśmy z dziećmi, że przygotujemy takie tajne spotkanie z grupą znajomych z okazji urodzin małżonki, z okazji urodzin mamy. To wszystko było, ponieważ dynamicznie trzeba było reagować na to, co mama zrobi, w związku z tym trudno było, tak? To było szalone, bo jeszcze córki były gdzie indziej, ja z chłopcami byłem w domu, trzeba było dom posprzątać, coś przygotować, żeby nie było pustego domu, jak ci goście przyjdą, tak? Tak, tak. A mama zawsze wie wszystko. No, mama ze swoim instynktem macierzyńskim. Z harmonogramem rodzinnym, tak, to na pewno. Ale było udało się, myślę, że się udało. To ile się dało, tyle żeśmy ukryli do ostatniej chwili. Wyzwania w ojcostwie. Co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Znaczy, mi się wydaje, że każdy dzień jest wyzwaniem. Każdy dzień jest wyzwaniem, bo nie wiemy, co się zdarzy. Nie wiemy, z czym się nasze dzieci, niezależnie od wieku, spotkają w szkole, w drodze do szkoły, co gdzieś usłyszą, co gdzieś ich, nazwijmy to, zaatakuje i trzeba będzie na to zareagować. Powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe, bo z takimi pytaniami przychodzą, w zasadzie możemy powiedzieć, codziennie. Czy ojcostwo to jest bardziej towarzyszenie, czy bardziej wskazywanie, czy uczenie? Ja myślę, że to zależy od wieku dziecka. Do pewnego momentu to jest pokazywanie, wskazywanie, prostowanie, jeśli trzeba, tak? Tej drogi, którą idzie, tak? Pokazywanie, jak wyjdziesz za tą, to będzie źle, tak? Ale w pewnym wieku to jest towarzyszenie. To jest towarzyszenie i umiejętność właśnie to o czym mówię, odebrania telefonu i wysłuchania. Tak, właśnie mówi się, że wychowanie przeradza się potem w relacje. No właśnie, jak budować te relacje w dzisiejszym świecie, w dobie telefonów, różnego typu urządzeń, które nam trochę w tych relacjach często przeszkadzają, trochę je zaburzają. O taką receptę poprosimy, takie trzy wskazówki na recepcie. Nie ma recepty. Och, takie na pewno tak? Coś się znajdzie. Trzy podpowiedzi. Tak, naszym rodzicom było zdecydowanie łatwiej wychowywać nas, bo te granice, gdzie jest czarne, gdzie jest białe, były dużo bardziej widoczne. Natomiast w tej chwili trzeba pokazywać te granice i powiedzieć, zobacz, tobie się wydaje, że widzisz, że coś jest takie prawie białe, ale zobacz, jak spojrzysz z drugiej strony na to samo, to się okazuje, że ono wcale nie jest białe. To jest kłopot, umiejętność patrzenia z boku, innej z innej perspektywy. No i rozmawiania, przede wszystkim rozmawiania z tymi dziećmi. Czasem trzeba zejść z rozmową do ich poziomu, ich językiem rozmawiać. To jest wyzwanie. Słuchać, obserwować, być gotowym na ten kontakt ze strony dziecka w tej chwili, w której ono potrzebuje. Nie za chwilę, tylko nie jutro, w tym momencie. Potem. Przychodzi, puka, rzucam. I jestem po prostu. Ja bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na nasz profil facebookowy ewtn.pl. Napiszcie, co dla Was jest ważne w Waszym ojcostwie, co dla Was stanowi wyzwanie. A jeszcze na koniec, Panie Pawle, pytanie już takie podsumowujące. Czy jest jakieś, nie wiem, zdanie, cytat, który towarzyszy Panu tak na co dzień w ojcostwie? Jest taka myśl, kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat. Och, no pięknie. Z tym uśmiechem zostajemy w naszym programie. Też bardzo serdecznie uśmiechamy się do wszystkich tatusiów. Pozdrawiamy Was gorąco tutaj ze studia Dookoła Rodziny. A już za chwileczkę kolejne nasze spotkanie, kolejny gość. Zostańcie z nami. Drodzy Państwo, na naszej kanapie zasiadł kolejny gość. Tym razem witamy Andrzeja Cwynara. Andrzej jest tatą trójki dzieci i szczęśliwym mężem Roxany, a także prezesem Fundacji dla Rodziny, o której też będziemy w tej rozmowie za chwileczkę go przepytywać. Dzień dobry, witamy Cię Andrzeju bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie masz, nie wiem, takie jakieś najważniejsze, najpiękniejsze takie wyznaczniki swojego ojcostwa? Myślę, że moje ojcostwo się kształtowało od tego, że najpierw byłem synem, czyli miałem tatę, miałem ojca. To, że jestem takim ojcem, to też jest jakaś wypadkowa tego, że miałem takiego tatę, jakiego mam tatę. Te pewne rzeczy przechodzą przeze mnie, naśladuję jego w sposób świadomy bądź nieświadomy. Natomiast też takim ważnym wątkiem w moim życiu były warsztaty ojcowskie, w których brałem udział 12 lat temu. Może nie tyle punkt zwrotny, ale jakoś uświadamiający, że można uczyć się ojcostwa. Jakie dla Ciebie trzy takie filary, na których budujesz swoje ojcostwo? Myślę, że obecność. Z czym osobiście się też zmagam i to bardzo, żeby być w domu, być w rodzinie, być w kontakcie. Też poznawanie dziecka, znajomość dziecka,
to, czym żyje i wchodzenie w jego świat. I wydaje mi się, że stałość, że to jest ktoś stały, obecny, na jakim można się oprzeć, że to zdanie, jak tata wypowiada, to tak jest i tak będzie. Jak tata coś obiecuje, mówi, to tak po prostu będzie. Ty jako ojciec, jako głowa rodziny, jak ty budujesz swój autorytet? I czy ty też odnosisz się do jakichś innych autorytetów, które są dla ciebie jakimiś wskazówkami? Teraz mamy też problem z autorytetami. Właśnie no pytanie, jak szukać, jak znaleźć i też jak się odwoływać do autorytetu? Nie mogę nakazać, ma być dla ciebie autorytetem. Coś takiego robić, żeby stać się autorytetem dla dziecka w tym wypadku. Jakiś proces to jest, prawda? To jest też proces, to jest też takie uwiarygadnianie się. To jest właśnie i bycie, i ta stałość, i ta jakby pewność, że tej osobie można wierzyć, żeby być wiarygodnym, żeby dziecko mogło powiedzieć, chcę być tak jak tata. Czyli chcę mieć męża takiego jak tata, czy tam podobnego jak tata. I też to zauważam na różnych warsztatach, które prowadzę, że wielu mężczyzn niestety nie ma autorytetów. Oni sami są sobie autorytetami. To jest bujda. Gubią się. Musimy wiedzieć, do czego dążymy, do kogo zmierzasz, kim chcesz się stawać. Czyli mieć taki model, do którego się zbliżam, do którego idę. I tych modeli oczywiście może być kilka i te modele mogą się zmieniać po drodze, w ciągu życia. Ale dobrze jest wiedzieć, kto dzisiaj wyznacza mi drogę, kto dzisiaj mi świeci, nie wiem, latarką i wskazuje, w którą stronę mam pójść. Czyli te wskazówki są jednak ważne, bo są takimi punktami odniesienia, albo tak jak mówisz, są takimi celami, do których gdzieś powoli małymi krokami dążysz. My będziemy płynąć, może niekoniecznie na wprost, będziemy to trochę w lewo, trochę w prawo, ale ważniejszy jest kierunek niż prędkość. Które momenty z twojego ojcostwa zostały w twojej pamięci na zawsze, które masz w sercu głęboko, do których się też odwołujesz może w jakichś trudniejszych momentach? To docenienie przez dziecko, wskazanie, że tata jest ważny, tata jest istotny. Czyli tata mój mistrz. Co robi mistrz? Mistrz jest i pokazuje, trochę rozumiem, pokazuje jak należy robić. Mistrz jest w pewnym momencie instruktorem, ale w pewnym momencie staje się trenerem, a w pewnym momencie staje się już tylko obserwatorem. Na początku więcej pokazuję, ale też odchodzę. Coraz więcej dostawiam decyzyjności i pól odpowiedzialności swoim dzieciom. I no bardzo właśnie, się z tego cieszę. Bo przecież dzieci się zmieniają. Przecież to są obiekty, które rosną, których zmienia się ich postrzeganie świata, zmienia się ich otoczenie, zmieniają się im cele, wartości, zmieniają się ich możliwości, umiejętności. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Przecież to jest bardzo trudne. A jeżeli masz jeszcze kilkoro dzieci, które są na różnych etapach swojego rozwoju, jak tata daje radę? Dzieci mają rodziców, ale rodzice mają każde dziecko oddzielnie. Każde dziecko wymaga oddzielnej uwagi, oddzielnej strategii bycia, funkcjonowania. Ta strategia się zmienia, czy ten sposób działania się zmienia. Czyli jest to praca po prostu bez urlopu, tu i teraz, każdego dnia na nowo. Tak, zwłaszcza bez urlopu. Ja myślę, że zapisujemy sobie tutaj te słowa, które Andrzej powiedział, strategia. Jakie są najtrudniejsze dla ciebie elementy w ojcostwie? Myślę, że ciągle trzymanie się priorytetów. Ciągle gubię i ciągle muszę wracać do tych priorytetów. Kto jest najważniejszy? I czy praca, czy fundacja, piękne rzeczy robimy, to jednak no, ciągle muszę powracać do tej myśli, że to jest jednak z tyłu, to jest dalej. Trzymać się najwłaściwszych osób. Jeśli będę chciał, jeśli będę zaangażowany, to sposoby znajdę o wiele łatwiej. Natomiast jak nie będzie mojego serca, nie będę wchodził, nie będę chciał być tatą aktywnym, istniejącym, żywym, realnym, to wszystkie techniki, tak, wszystkie kursy, tak, jazdy, biwaki, warsztaty. Najważniejsze jest serce. Czy ja tego chcę? Jeśli chcę, pragnę, to będzie przechodziło przeze mnie i będę łapał wszystko w lot. Andrzeju, ale myślę, że te pragnienie bycia właśnie coraz lepszym ojcem na co dzień można też rozwinąć właśnie podczas biwaków, które organizuje twoja fundacja. Zachęcamy tutaj bardzo mocno ojców, którzy nas słuchają, bo to być może jest właśnie pomysł na wakacje. Zaraz rozpoczniemy urlopy, więc Andrzeju, jakbyś mógł powiedzieć właśnie, co robicie tutaj w kontekście właśnie wspierania ojców? Na samych biwakach nie robimy nic nadzwyczajnego. wcale tak nie jest. Ja tutaj mam wieści z pierwszej ręki, bo właśnie moja córka była na biwaku z tatusiem i wiem, że tam się dzieją naprawdę wyjątkowe rzeczy. Dzieją się rzeczy wielkie, ale nie robimy nic nadzwyczajnego. Poza jakimś takim podstawowym przebywaniem i faktycznie trochę garści atrakcji. Przede wszystkim to, co robimy, stwarzamy warunki do tego, żeby tata był z jednym dzieckiem. Jeden na jeden. Czyli ta obecność, o której wcześniej mówiłeś. Tak. Uświadamiamy, że to jest ten czas właśnie dla dziecka, nie dla kolegi, nawet jak z kimś przyjechał. Ale ma się skupić na dziecku. Z dzieckiem rozbija namiot, gotuje na ogniu potrawy,
bierze udział w grze terenowej, są jakieś zajęcia sportowe, rzeczy manualne. Dzieci czują się docenione, zauważone, wyjątkowe. Jest to niesamowite wzmacnianie wartości, poczucia wartości u dziecka. U syna jest to wręcz taka inicjacja męskości czasami, a u córek nadanie, nałożenie korony na głowę. Poczucie się piękne, wyjątkowo. Na ostatnim biwaku były piękne tańce. Synowie dostają krzesiwo, krzeszą ogień. No, takie proste rzeczy. Proste rzeczy, które jednak budują relacje i budują coś o wiele, wiele większego i ważniejszego, prawda? Coś, co trwa. Też budują wspomnienia, to jest bardzo istotne. Także potem tak. Właśnie tym biwakiem, tymi wspomnieniami żyjemy, do nich wracamy w tych momentach, kiedy jest może trudniej, kiedy właśnie potrzebujemy no, takiej inspiracji, energii, tak powrotu do tego, co było piękne. Na tym nam bardzo zależy, na tych wspomnieniach. I tu też zwracam uwagę, że to całe wydarzenie, jak w ogóle bycie, ono wcale nie wymaga jakichś wielkich nakładów finansowych. Nie trzeba naprawdę wyjeżdżać za granicę, robić niesamowite jakieś dzikie rzeczy. Kiedyś brałem udział w warsztatach, obecnie też prowadzę takie warsztaty, uczestniczę ponownie w warsztatach. Mhm. Jest to nieustanny proces. Chcę się stawać tatą, chcę być coraz lepszy. Mhm. Tak jak w pracy uczymy się nowych umiejętności, uczymy się języków. Dlaczego nie mielibyśmy się uczyć być tatą, być mężem? Czy by tego nie rozwijać, jakiś szkół nie potworzyć? Myślę, że Fundacja dla Rodziny to właśnie jest tutaj takim pionierem też tych warsztatów, tych właśnie, tej szkoły, która może uczyć ojcostwa. My bardzo serdecznie też zapraszamy na stronę Fundacji. No i tak na podsumowanie, Andrzeju, takie pytanie, które ja bardzo lubię, trochę pytanie, zaskoczenie do naszych gości. Czy masz jakiś taki cytat, nie wiem, zdanie, które towarzyszy Ci w Twoim ojcostwie? Jakaś taka baza, na której opierasz właśnie tą codzienność tatusia? Jest takie zawołanie Fundacji, ważniejszy jest kierunek niż prędkość. Co z tego, że prędkość jest dobra, kiedy kierunek jest niewłaściwy? Parafraza słów świętego Charbela. Mhm. Ważne, w którym kierunku podążamy, do którego portu płyniemy. Musimy wiedzieć, do którego portu. Prędkość będzie. Da się nadrobić. Można przyspieszyć czasem. Mhm. Jak niewłaściwy kierunek. Tak. Dziękujemy Ci bardzo za przybycie do naszego letniego studia. A już za chwilę właśnie o tych kierunkach będziemy rozmawiać, ponieważ zapraszamy Was na kolejną rozmowę z naszym gościem. No i będziemy już wyruszać na wakacje. Zostańcie z nami. Czy tatusiowie umieją zaplatać warkocze? Ja mam córeczkę, więc umiem zaplatać warkocze. Nie wiem, jak Ty, Jakubie. Ja też staram się zaplatać warkocze. Wychodzi to różnie. Myślę, że lepsza jest w tym mama, natomiast ja bardzo się staram. Na szczęście moja córka nie chodzi na co dzień na warkoczach, tylko czasami. Więc jak jest taka potrzeba, to wspólnie walczymy. A jakieś zorganizowałem warsztaty o tym, jak robić warkocz z córką. Przyszło kilku ojców z córkami, tak, wynajęliśmy salon fryzjerski i pani fryzjerka uczyła nas przez godzinę pleść warkocze. A czy tatusiowie umiał rozpalić ognisko jedną zapałką? Kochany, ja umiem rozpalić ognisko jedną iskrą z krzesiwa. Tu też mogę się pochwalić, że tą umiejętność nabyłem aczkolwiek niedawno. Faktycznie na biwakach, które organizujemy, to chłopcy dostają krzesiwo i tam wszyscy rozpalają, więc jako instruktor też musiałam nabyć tę umiejętność. Iskry lecące w nocy, niesamowita sprawa. Kiedyś nie mieliśmy prądu w domu, okazało się, że nie mamy też zapałek w domu. Były świece i było krzesiwo i razem z dziećmi poszliśmy przed dom i rozpaliliśmy krzesiwem najpierw kartkę papieru, a potem odpaliliśmy od tego świeczkę, więc taka umiejętność przydaje się nawet we współczesnych czasach. Witamy na naszej kanapie kolejnego gościa, z którym porozmawiamy o wakacjach. Jest z nami Jakub Tarasiuk, tata trojga dzieci i w tym, uwaga, jednego maluszka, który ma, Jakubie? 1,5 miesiąca. Pozdrawiamy bardzo serdecznie mamę oczywiście i maluszka. Natomiast Jakub Tarasiuk jest też przedstawicielem Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. No i za chwileczkę porozmawiamy o wakacjach, ale też o tym właśnie, co robić z dziećmi podczas wakacji. Wakacje, czy to wymarzony czas odpoczynku, czy taki oddech w ciągu roku, czy dla rodziców może jakiś moment trudny do zaplanowania, a może jakaś udręka? Jakie są Wasze doświadczenia? Na pewno jest to moment wyczekiwany przez wszystkich, i przez rodziców, i przez dzieci. To mogę zapewnić. My już od wczesnej wiosny myślimy tak naprawdę o tych wakacjach, kiedy one przyjdą.
i rzeczywiście warto je zaplanować, żeby one odbyły się bez stresu i żeby można było je wypełnić czymś ciekawym i wartościowym. Dlatego warto jest wcześniej i przygotować sobie na to pieniążki, i znaleźć dobrą ofertę, i jakby zastanowić się wspólnie z dziećmi, co tak naprawdę chcemy podczas tych wakacji zrobić, żeby nie wzbudzało to frustracji, niepotrzebnego stresu, ale było rzeczywiście tym odpoczynkiem, bo każdy z nas, niezależnie od tego, jaką rolę w życiu pełnimy, potrzebujemy odpoczynku, wytchnienia, żeby złapać troszkę dystansu. Odpoczynek, ale może coś jeszcze? No, ale pytanie podstawowe, które często zadajemy, czy wakacje od dzieci, czy wakacje z dziećmi? I tak, i tak. I tak, i tak. To by było idealne rozwiązanie, ale właśnie, jak to zrobić? Może odpowiem przykładem z życia. W zeszłym roku organizowaliśmy obóz dla dzieci i młodzieży i podczas wyjazdu już autokaru nad morze podszedł do mnie jeden tata i powiedział: Jakub, od 11 lat, od kiedy mamy dzieci, nie spędziliśmy z żoną takiego czasu tylko sami we dwoje, a wysłali obie swoje córki. I to był pierwszy raz od 11 lat, kiedy mogli przez 10 dni pobyć tylko sami ze sobą. I myślę, że to jest bardzo ważne dla każdego małżeństwa, w ogóle dla rodziców, żeby też mieć ten czas... Czas budowania, prawda? Czas budowania, zadbania o siebie, odpoczynku najnormalniej w świecie, bez wyrzutów sumienia, bo tak naprawdę dbamy o samych siebie. Lecz również czas z dziećmi jest szalenie ważny. Wiemy to też po naszej rodzinie, kiedy próbujemy każdego roku, każdego lata zarezerwować sobie czas tylko i wyłącznie na odpoczynek wewnątrz naszej rodziny. Czyli mamy te chociaż 5-10 dni nad morzem, gdzie jedziemy tylko rodzice z dziećmi, bez innych członków rodziny, bez znajomych, bez kolegów, koleżanek naszych dzieci. Nie kolonia, nie obóz, ale tylko nasz czas rodzinny. I dzieci to tak polubiły, że one już pytają, gdy analizujemy nasz plan na wakacje, a w którym miejscu tego planu jest ten nasz czas rodzinny. Czy taki czas się charakteryzuje jakimiś innymi zasadami? Czy wtedy przestają obowiązywać może jakieś zasady? Może jakieś nowe rytuały się wtedy wprowadza? Może jakieś tradycje nowe rodzinne powstają? Jak to u Was było? Charakteryzuje się to na pewno innymi zasadami, no bo jest to odpoczynek. Jakby odpoczywamy od naszej codzienności, więc jakby wstajemy tak, jak nam słonko zaświeci. O, to jest kluczowe, tak, to jest kluczowe. Nie gotujemy w domu, chyba że akurat mamy taką lokalizację, że musimy, no ale jakby jest to w wolności, bez napięcia, staramy się wtedy robić to, na co mamy ochotę. To jest rzeczywiście ten czas, który nie staramy się zapełnić jakby na 100% tego grafiku, po to właśnie, żeby odetchnąć. A czy w tym odpoczynku jest miejsce dla Pana Boga? Czy wakacje z Panem Bogiem, czy wakacje w poszukiwaniu może jakichś miejsc, które przypominają nam o Bogu, o, nie wiem, jakimś rozwoju naszym duchowym? Gdy przychodzi urlop, moja codzienna rutyna związana z modlitwą jest inna, ponieważ codziennie mam swój rytm dnia związany z pracą, z powrotem z pracy, z dziećmi, gdzie tam mam jakby zarezerwowany czas dla Pana Boga. A dzień podczas wakacji wygląda inaczej. Dlatego warto też o to zdać sobie z tego sprawę i też zaplanować ten czas i na modlitwę osobistą, i na modlitwę rodzinną, także podczas wakacji, żeby nam to nie umknęło, żeby nie było tak, że przyjeżdżamy później do domu i mamy taką dwutygodniową pustkę w relacji z Panem Bogiem. Warto ze sobą wziąć Pismo Święte i oczywiście też rekolekcje. Nam jakby o tyle się to udaje, że jesteśmy we wspólnocie, więc każdego roku wyjeżdżamy na rekolekcje, czy to 7- czy 10-dniowe, i tam też jakby mamy kontakt i z innymi ludźmi, z Panem Bogiem, codzienna Eucharystia. Czy Wasze dzieci czekają na rekolekcje? Czy to jest też Wasz taki już rytuał wakacyjny, że wyjazd na rekolekcje jest takim wyjazdem zaplanowanym? Wiemy, że co roku jedziemy. Jak to wygląda? Jak to też pogodzić z takim urlopem rodzinnym? Czy to się da? Czy już brakuje czasu? Brakuje urlopu w pracy. Trzeba czasami spriorytetyzować i po prostu podjąć decyzję, czy jedziemy na rekolekcje, wykorzystując swoje dni urlopowe, czy jedziemy nad morze z dziećmi. Dzieci czekają na rekolekcje. Jest to też dla nich taki czas święty, choć też to się zmienia. Gdy były młodsze, miały takie zdanie, że mogłyby spędzać na rekolekcjach cały czas, non-stop. Nawet mamy to gdzieś nagrane na jakimś filmiku, gdy nasza 7-letnia córka mówi, że ona by chciała być na rekolekcjach cały czas. Tak, tak. Teraz, gdy już troszkę dojrzewa, inaczej to postrzega,
Zupełnie inaczej też musi wyglądać formacja dla dzieci i młodzieży podczas rekolekcji, bo wiadomo, że dzieciaczki malutkie podążają za rodzicami wszędzie tam, gdzie oni idą, a starsze dzieci już podążają tak, swoimi ścieżkami. Wymagają już jakieś inne. Jak dzieci zaangażować w organizację takich wakacji? Może podzielić się z nimi jakimś zadaniem, jakąś odpowiedzialnością? Czy są na to jakieś sposoby? W fundacji organizujemy i półkolonie, i kolonie dla dzieci. I tam, gdzie są starsze dzieci, zawsze angażujemy do tego, żeby się włączyły w, może nie tyle co w organizację, ale już później w wykonanie, w tworzenie, w wykonanie takiej półkolonii czy kolonii, ponieważ starsze dzieci już jakby prowadzimy przez cele, które im stawiamy. A jeżeli te cele są ambitne, dostosowane do ich wieku, to one też się w tym dobrze odnajdują, bo widzą, że mogą osiągnąć ten cel, że czują tę odpowiedzialność za dane powierzone im zadanie i dobrze się w tym czują. Wtedy jakby fajnie wszystko, cały ten organizm kolonijny czy półkolonijny jest tak harmonijnie działa i wtedy pojawia się odpowiedzialność. No właśnie. Odpowiedzialność, docenienie ich dojrzałości, czasami jakby wyłuskanie tej dojrzałości z ich dziecięcego jeszcze umysłu, charakteru, z ich dziecięctwa, ale jak dajemy im takie proste z naszego punktu widzenia zadania, ale dla nich już rzeczywiście takie odpowiedzialne, one czują się takie dumne. Jeżeli to się jeszcze wszystko uda, my ich wspomożemy w tym, to wtedy jest bardzo fajny, wartościowy czas. To jest naprawdę bardzo poważne zadanie wychowawcze. Staramy się podczas naszych półkolonii i kolonii dbać o te trzy fundamentalne sfery naszego życia, czyli o sferę fizyczną, psychiczną i duchową. Więc jakby rzeczywiście na pewno to współgra, jest to w tej sferze psychicznej, edukacyjnej, naszych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, więc jak najbardziej tak. Które półkolonie są najczęściej wybierane, czy które kolonie, które wyjazdy cieszą się największą popularnością? Mamy taką półkolonię przygodową o takim charakterze harcerskim i zdecydowanie ona przoduje, jeżeli chodzi o zainteresowanie rodziców i dzieci półkoloniami u nas, ponieważ my wszystkie półkolonie robimy półkoloniami terenowymi, takimi, żeby nie siedzieć gdzieś w ciasnych, dusznych pomieszczeniach, ale bawimy się właśnie tak, jak dzisiaj jesteśmy w pięknym otoczeniu na dworze, korzystamy z uroków natury, a półkolonia harcerska jest przygodowa o charakterze harcerskim, jest tym bardziej do tego właśnie stworzona, żeby bawić się, cieszyć się latem, cieszyć się naturą. Gramy w podchody, rozpalamy ogniska, mamy warsztaty z pierwszej pomocy, mamy mnóstwo innych atrakcji, takich terenowych, dzieciaki to uwielbiają. Rodzice też wiedzą, że dzieci nie będą siedziały przed telewizorem, przed komputerem, przed smartfonem, których u nas całkowicie nie ma, tylko będą korzystały z najlepszych darów natury i z tego bezpiecznego czasu. Chyba czas skończyć nasz program i po prostu szykować walizki na wakacje. Zapraszamy. Dziękujemy Ci bardzo, Jakubie, za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy naszym widzom. Zapraszamy oczywiście, bądźcie z nami, będziemy tworzyć dla Was kolejne odcinki. Będziemy zawsze dookoła rodziny. Dookoła rodziny, zapraszamy. Przed chwilą rozmawialiśmy o wakacjach i właśnie chcemy Was zostawić na wakacje z inspiracjami. Przygotowałyśmy dla Was propozycje książek, ale też gier. I na początek zagrajmy w coś. Mamy tutaj taką specjalną grę, w której formujemy dwie drużyny. Pierwsza drużyna to rodzice, a druga drużyna to dzieciaki. I uwaga, kluczowe w tej grze są takie kartoniki z pytaniami. Właśnie znalazłam jedno ciekawe pytanie. Ile par butów ma mama? No właśnie i na takie pytania odpowiadamy w tej grze. Oczywiście drużyna, która zdobędzie więcej poprawnych odpowiedzi, wygrywa. A pytania są bardzo różne. Na przykład, czy w naszym domu są obcęgi? No i to właśnie z takim pytaniem zostawiamy Was dzisiaj. Gdzie macie w domu obcęgi? I czy w ogóle macie w domu obcęgi? Albo czy jest w domu poziomica? No to chyba pytanie też do tatusiów. Dzisiaj gościliśmy wielu tatusiów w programie. No to zostawiamy Was właśnie z tym pytaniem i z taką inspiracją na wakacje. A ponadto? Ponadto ja wracam do klasyki. Myślę, że warto ze sobą wziąć na wakacje, szczególnie kiedy macie kilkunastoletnie dzieci. Książki, które przeczytacie i wy, i dzieci. Jak widzicie, te książki są już tutaj przez nas tak przeczytane i czytane wielokrotnie, że nawet mają zagięte rogi. To jest oczywiście seria Małgorzaty Nawrockiej o Anharze, ale też znani zwiadowcy, czy też Alfreda Szklarskiego, Tomek na Czarnym Lądzie, czy reszta serii. A dla rodziców mamy kolejną inspirację, jak prowadzić dzieci do Boga. To taki praktyczny przewodnik
dotyczący wychowania w wierze, kształtowania rozwoju duchowego. A więc jeśli będziecie leżeć na plaży albo nad jeziorem, to warto sięgnąć po taką książkę. Thank you.